Bardzo serdecznie witam w audycji Radia Chrystusa Króla, czcigodnego księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam wszystkich. Dzisiaj omawiamy szczegółowo przykazanie piąte, nie zabijaj. Bardzo prosimy, księdza arcybiskupie. Właśnie, piąte przykazanie Boże wchodzi w dekalog, który Pan Bóg dał na górze Syjon swemu słudze Mojżeszowi dla wybranego narodu żydowskiego. I te przykazania potem Chrystus, który przyszedł ich i wykonać, i nauczyć szczegółowo, jak to powinno być. One są niezmienne i prowadzą każdego człowieka, który staje na drogę wykonania tych przykazań Bożych. Oni są jak szyldami na tej naszej drodze do życia wiecznego. I właśnie piąte przykazanie mówi: nie zabijaj. A to jeszcze jest ta wzmianka w księdze Wyjścia w Starym Testamencie. I jest takie jeszcze, Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza: słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Chrystus jeszcze udoskonala i mówi: a ja wam powiadam, każdy, kto się nawet gniewa na swego brata, podlega sądowi. Znaczy chrześcijański wymiar tego przekazania jest jeszcze wzniosłejszy. Nawet gniewać się nie wolno na swego brata, bo nieraz człowiek się obrazi na człowieka na jakiejś chwili, ale gniew, jak mówi Pismo Święte, nie powinniśmy iść na odpoczynek, kiedy nie pojednamy się z bratem swoim, bo nie wiemy, czy jutro już nie staniemy przed Bogiem i przed Bogiem będziemy zdawać rachunek za to, że gniewali się na swojego brata. Tak to jak ważnie i poważnie powinien być wychowywany człowiek z samego swojego dzieciństwa, żeby był ugruntowany w tych przykazaniach Bożych, to jest doskonale. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku ono domaga się twórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem naszego życia. Od Jego początku aż do naszego naturalnego wejścia z tego świata. Nikt z ludzi w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej. Nikt z nas nie ma prawa, ażeby zadać śmierć komukolwiek. Bóg jest inicjatorem życia, Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, Bóg daje nam to życie, żeby my jego zachowywali i tak samo jak nam dał, tak każdemu człowiekowi na tym świecie. I w każdym człowieku jest cząstka samego Boga. Dlatego nikt z nas nie powinien nawet przez myśl sobie przypuścić, że kogoś nam chce się zabić. Nieraz zdarza się tak, że ludzie troszkę takie, z jakiejś takiej przyczyny, przyzwyczajeń takich troszkę niewłaściwych, mówią: ja zabiję tego człowieka, a to ja zabiję to dziecko, bo ono takie krąbrne i wstrętne, że ja nie mogę jego wycierpieć. Raczej też jest uchybienie wielkie, kiedy człowiek sobie pozwala takie rzeczy nawet gdzieś tam przez myśl przypuścić, czy przez słowo, tak, czy w jakiejś tam złośliwości swojej, czy w jakiejś tam gniewie to wypowiadać, bo nie rozgadał, to może wykorzystać i poprowadzić nas do jakiegoś konkretnego takiego nowego czynu. Tak, to raczej trzeba unikać i takich niepotrzebnych wypowiedzi, hamować swoje, tak powiedzmy, emocje. Poszanowania życia ludzkiego. Co nam świadczy o tym historia święta? Pismo Święte w opisie zabójstwa Abla przez jego brata Kaina ukazuje w początku historii ludzkości obecność w człowieku gniewu i pożądliwości. To jest skutki grzechu pierworodnego. Nie łudźmy się, my sobie nosimy i gniew, i pożądliwość. My chcemy być zawsze pycha pcha się w nas, ażebyśmy byli sami pierwsi, ważniejsi. I nieraz właśnie z tego gniewu możemy wyrządzać się rozkrzywdę innym swoim bliskim. Nawet jeżeli w rodzinie kłócimy się, niby nie zabijamy jeszcze jeden drugiego, ale wiele przykrości robimy właśnie ze swojej pożądliwości, pychy, buty, gniewu, zamiast tego, żeby dać miejsce i szacunek Boga w naszych duszach. Człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego i Bóg stwierdza niegodziwość tego bratobójstwa. Bóg pyta się: cóżeś uczyniłeś, kiedy zwraca się do Kaina? Krew brata twego głośno wola ku mnie z ziemi.
Bądź więc teraz przyklęty na tej roli, która rozwarła swą paszę, aby chłonąć krew brata twego, przelianą przez siebie. To mówi księga Rodzaju. Znaczy Bóg proszy się o człowieka, o jego zbawienie, a kiedy człowiek zadaje cios innemu człowiekowi, to faktycznie wyeliminowuje jego z życia w jakimś etapie, nie w takim, który by chciał tego Bóg. Bóg jest sprawcą i życia, i śmierci człowieka. Śmierci, która jest następstwem grzechu, do którego człowiek sam się dopuścił. W Adamie i Ewie i na nas to przeszło. Przymierze Boga i ludzkości przypomina o Bożym darze życia i zbrodniczej przemocy człowieka. Pismo Święte mówi, upomnijcie o waszą krew przez wion na wasze życie. Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego. Bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Jak bardzo ważne o tym pamiętać. Dlatego jak ważne jest też wychowywać człowieka nie tylko w jakichś kowbojskich filmach, w jakichś horrorach, thrillerach, żeby te dzieci oglądali z dzieciństwa, przyzwyczajali się do jakiegoś języka nieodpowiedniego, czy jakichś takich czynów, czy z dzieciństwa te różne gry takie, które, skażą, sprowadzają mentalność tą jeszcze nieugruntowaną dziecka, w nim się rośnie agresja i wszystko inne. Jak ważne, żeby rodzice uważali na to. A dzisiaj wszystko mówi o tym, że diabeł i świat, który on sobie uzurpuje, prowadzi do tego, żeby człowieka robić właśnie takiego swego rodzaju zabójcy takiego, nie miłośnika życia i obrońcy życia, raczej takiego jakiegoś bohatera ponad światów takiego terminatora takiego, na człowieka, który, skażę, zabija, niszczy w imię jakiejś wartości, które nic wspólnego z Bogiem nie mają. Pismo Święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu. Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego. Zamierzone zabójstwo niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, ze złotą zasadą i ze świętością Stwórcy. Prawo, które tego zakazuje, jest prawem powszechnie obowiązującym. Obowiązuje wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie. I jest tak, że można powiedzieć, a to tam u was tam w Polsce taki ciemno był, tam ludzie nic nie rozumieją, jakieś katolicy tam, to wy tam nie wiecie, co macie robić. A tu u nas tutaj społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych takie już, takie wszystko mocne, wszystko takie my lepiej wiemy, u nas to wszystko może inaczej. I trzeba inaczej, nic podobnego. Prawo, które zakazuje, jest prawem powszechnym, ani w Polsce, ani w Stanach, ani Amerykanin, ani Polak, ani Anglosaks, ani Żyd, ani ktokolwiek inny. Nie ma prawa zmienić to prawo Boże, które jest napisane na wszystkie czasy. Zobowiązuje wszystkich i każdego, to znaczy mnie i ciebie, i zawsze i wszędzie. Nie tylko na początku, kiedy Bóg stworzył świat i człowieka, a i do czasu ostatecznego, kiedy świat będzie istniał. Tu się nie da wymówić, że teraz jest inny czas, inne podejście. Mówimy, jak nieraz mówię, państwo o państwach, skażę, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mówicie, że Rosja jest naszym wrogiem. I dlatego cała strategia Stanów Zjednoczonych jest napiętnowana taką, że on nasz wróg i trzeba wszystko robić, żeby zachować jakąś swoją wolność, skażę. To jest takie napędzanie i takie wprowadzanie ludzi w stan wojny w ich duszach, ażeby propagandy, mainstreamu, środków masowego przekazu wprowadzić w nas i wywoływać nas strach i potem strach zbroić, zabierać ludzi pieniędzy, zbroić państwo i tak dalej, i tak dalej. I to się nigdy nie zakończy. Dlatego jak też właśnie jest poważnie odnosić się do każdego przekazania Bożego, i szczegółowo jego rozumieć, żeby nami nie manipulowano i nikt nie pozwolił sobie nam wmawiać, jak powinno być. My powinni to wiedzieć swoim życiem, a nie tylko kto nam powie, jak to zrobić. Ono jest napisane w naszym sercu, każde przekazanie. W kazaniu na górze Chrystus mówi i przypomina, nie zabijaj i dodaje do niego zakaz nawet i gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół.
On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy. Pamiętamy, kiedy Chrystus był porwany w ogrójcu i Piotr wyciągnął miecz i odciekł ucho żołnierzowi. Chrystus powiedział, schowaj miecz do pochwy. My, to nasz Chrystus i ten Kościół, który on stwarza, nie jest Kościół przemocy. I Chrystus, jak pamiętamy, to ucho z powrotem przyjednał do ciała tego żołnierza. Nie chcą, żeby, przymienić broń. Również Chrystus uczy swoich uczniów nawet milować nieprzyjaciół. Dlatego, kiedy jedno państwo mówi o drugim, że to jest nasze nieprzyjaciele, to nic Chrystusowego w tym nie ma. Absolutnie. Powinniśmy o tym dobrze sobie zdać relację z tego, co jest w tym wszystkim. Uprawiona obrona. Oczywiście kochaj bliźniego jak siebie samego. My powinniśmy każdy troszczyć się o swoje życie, które nam Pan Bóg dał. Oczywiście rozwijać się, troszczyć się o zdrowie, a jesteśmy chorzy, starać się tak, żeby wrócić do zdrowia, przyjmować jakieś środki potrzebne do tego, żeby poprawić stan zdrowia, nawet udawać się do lekarzy, nawet jakieś zabiegi, nawet operacje, które skażą na miarę naszych możliwości, naszego wyczucia w sumieniu naszym, na ile możemy to zrobić, na ile nas stać, na ile mamy siły i taką wewnętrzne takie walory do życia, wtedy skażemy, walczymy za to, żeby to życie zachować. Nie za wszelką cenę, bo kiedyś trzeba jednak umrzeć. Pamiętamy Chrystus też, kiedy Jego przesadowali Żydzi i szukali, żeby Jego pojmać i zabić, to On, kiedy nie była pora Boża, to On się odchodził od nich, przeszedł przez nimi i oni Jego nie zauważyli. Ale kiedy przyszła pora, żeby Chrystus w pełni wykonał wolę Boga i stał przed sądem i przed śmiercią i umarł na krzyżu, to wtedy się poddał. Tak samo i my. Powinni troszczyć się o swoje życie do zawsze od tyle, o ile Pan Bóg od nas wewnątrz naszego serca i naszej duszy do nas przemawia. Nieraz uprawiona obrona, ona jest potrzebna, skoro my bronimy swojego życia i nie powinniśmy czekać na życie innego człowieka. Tak samo inny człowiek nie powinien czekać na moje życie, a bronić swojego. Ale nieraz było tak, że w życiu jest ludzie, które nie dochowuje przykazań Bożych. Już dawno poszli za przykazaniami w nawiasach mówią diabelskimi, a nie bożymi. I oni czekają nieraz zabójcy, jakieś drapieżniki, te, które rabują ludzi, zabijają ich i tak dalej. Te ludzie oczywiście robią złe rzeczy i człowiek musi bronić swojego życia. Raczej jak jest możliwość uciekać od takiego złego człowieka, a jeżeli taka sytuacja się wydarza, że nie daje się ucieknąć, a jest człowiek napadnięty, to musi się bronić wszystkimi godziwymi środkami. Nawet jeżeli by zadał cios jakiś śmiertelny napastnikowi, to wtedy nie odpowiada za zarządzenie takiej krzywdy, nawet śmiercią napastnika. Bo kiedy to nie jest zamierzone w moim sercu kogoś zabić, a w takiej sytuacji znajduje się wyjątkowo i nie mogę wybrać między mniejszym i większym złem, prosto człowiek jest w takiej sytuacji, jakby skażę, patowy, to taka obrona jest uprawniona, nawet kiedy zachodzi do zabójstwa przez ludzi napastnika. Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Nie powinien siebie miłować, a bliźniego jak siebie samego. To znaczy dać bliźniemu tyle, ile by chcieli, żeby nam było dane. Jest zatem uprawnione działanie w celu zachowania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać temu napastnikowi śmiertelny cios. Tak mówię nam katechizm Kościoła katolickiego. Uprawniona obrona może być nie tylko naszym prawem, ale poważnym obowiązkiem. Musimy bronić swoich mienia, bronić swoich dzieci, swoich bliskich, z którymi żyjemy w najbliższych relacjach, a jak ktoś napada na nasze mienie, na nasz dom, no to musimy starać się bronić. Kiedyś służyłem w Wojsku Sowieckim i byłem też na posterunku. I tam były takie przepisy, że jeżeli ktokolwiek jakiś bandyta, który napada na ten posterunek, to może przymienić żołnierz broni. Ale najpierw, żeby ją przymienić i strzelić do tego napastnika, to powinien z początku powiedzieć stój, dać okrzyk stój, potem
strzelić w powietrze, ażeby uprzedzić tego, kto napastuje. I tylko wtedy, kiedy ten napastnik jednak robi swój zły czyn, wtedy strzeli do niego, bo wtedy jak nie strzeli do niego, zabije mnie. Nawet w tym sowieckim takim prawie żołnierskim takie byli przepisy. Tak samo, kiedy nawet nie bronimy swojego mienia, no powinni wszystko zabezpieczyć tak, żeby to nie były tam drzwi otwarte bez zamku, bez niczego, bo myślimy sobie, a na pewno ludzie dobry. No tak, tak pięknie myśleć, ale niestety są ludzie, którzy przekroczyli przekazanie Boże i mogą czekać na nasze mienie, na nasze jakieś materialne zabezpieczenie, nawet finanse jakieś i tak dalej. Warto tego bronić. No i też ta obrona musi być, skażem, zachowaniem przepisu takiej obrony, która, skażem, nie przekracza granicy tej obrony. Bo kiedy, skażem, ktoś powiedział nam złe słowo, my od razu jego strzelili do niego, oczywiście my przekroczyli wszystkie możliwe sposoby. Jeżeli Chrystus mówi nawet kochać swego nieprzyjaciela, no to właśnie ten człowiek może nie od razu był naszym nieprzyjacielem, kiedy nam coś jest przykrego. A kiedy dzisiaj ludzie niestety tak postępuje, jest takie jakieś rozgoryczenie, jest jakieś takie gniewliwe, jest takie jakieś napięte, jest takie jakieś zapędzenie, że jakoś to ten gniew czuje się w ich twarzach, w stałej postawie człowieka, to jest bardzo taki niebezpieczny. No i właśnie państwo, kiedy człowiek, państwo jest dlatego, żeby wymierzyć jakąś karę. Nie powinien człowiek, nawet jeżeli ktoś się mu wyrządził krzywdy, karać człowieka, który te krzywdy wyrządził. To musi robić państwo. Bo jeżeli człowiek sam wyrządza krzywdę za krzywdę, ząb za ząb, oko za oko, to nie postępuje według chrześcijańskich zasad. To jest państwo, które jest kodeks karny, który właśnie wskazuje, za jakie przestępstwa i ich ciężkość, jak powinien być człowiek ukarany. Oczywiście kara nie powinna patrzeć na wzgląd na jakie narodowości człowiek, jakie religie, czy jakiego koloru skóry, a powinna rządzić się sprawiedliwością. Oczywiście, jeżeli państwo odrzuca Boga, to jego sprawiedliwość jest nie tak wielka, jak, skażem, państwo, czy prawo nawet karne, które stawia w swoim prawie zasady, które pochodzą od Boga. Jeżeli tego nie ma, to my się nie dziwmy, jakie jest postępowanie tych, które wyrządzają karę. Kara powinna być nie jako zemsta dla człowieka, który stworzył komuś jakieś zło, a kara powinna być jako wychowawczy sposób wychowania człowieka, wskazanie jemu na to, że on zrobił zły postąpił przeciwko komuś innemu i wychowanie jego do tego, żeby on w przyszłości, jeżeli odbędzie swoje ukaranie czy więzienie, czy na jakichś innych przymusowych pracach, czy na jakimś innym wskazanym przez prawo postępowaniu dla niego, potem wraca do społeczności i się nie robi zła, do więzienia. Że dzisiaj w więzieniu siedzi masa niewinnych ludzi, a te, które na prawdziwe zabójcy, gwałtownicy, rozpustnicy, te, które napastnicy na godność ludzką, oni wykupili się albo, skażem, a tyle możni, że pouciekali gdzieś do innych państw, a za nich siedzą w więzieniach inni ludzie. Tak, co bardzo ważne na człowieka, który nawet siedzi w więzieniu, nie patrzeć przez pryzmat, to jest przestępca i on zawsze będzie przestępcą. A jednak trzeba rozumieć się na sprawie i podchodzić do tego chrystusowego właśnie nauczania. Zabójstwo zamierzone. Piąte przekazanie ukazuje jako grzech ciężkie zabójstwo bezpośrednie i zamierzone. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdzielają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomoc do nieba. Nawet tak. Znaczy, kto dobrowolnie zabija, a jeszcze ma współpracowników takich, którzy mu pomagają w tym zabójstwie, to oni popełniają bardzo ciężkie przestępstwo. Szczególnie to, kiedy jest banda jakaś grupa kryminalna, która, skażę, właśnie specjalizuje się na takich zabójstwach, kradnie samochody, napada na mienie ludzkie, tam gdzieś na różne, na samochody, tam żeby ukraść i tak dalej. I dlatego nawet mogą, czy na banki, czy na jakieś sklepy, nawet oni gotowi zabić człowieka, jeżeli on będzie się sprzeciwiał.
Dlatego te ludzie popełniają takie rodzaje przestępstwa, popełniają grzech wołujący do pomocy do nieba. Również dzieciobójstwo, bratobójstwo, ojcobójstwo i zabójstwo współmałżonka są szczególnie ciężkimi przestępstwami z powodu naruszenia więzi naturalnych. Względy eugeniczne lub troska o zdrowie społeczne nie mogą usprawiedliwić żadnego zabójstwa, choćby było nakazane przez władze publiczne. No, szczególny rodzaj grzechu ciężkiego jest dzieciobójstwo, kiedy w rodzinie tam ojciec w gniewie zabije swoje dziecko, czy matka jakoś tam to dziecko płacze, ona w tym czasie kroi cebulę i ona zapomniała, że cebulę może kroić, ale dziecko tym samym nożem bić nie wolno. A ona to zrobiła i potem tylko okazuje się, że zrobiła wielkie przestępstwo. No, jak ważne być opanowanym, jak ważne, chociażby mieć ten szacunek w tej rodzinie, w której żyjemy. Ojcobójstwo, kiedy, czy bratobójstwo, tak jak to w Starym Testamencie było, kiedy Kain zabije swojego brata. No i teraz też znamy z historii, w każdym państwie, w każdym narodzie jest, że brat zabija brata, czy nieraz ojciec syna, jak już mówiłem, czy syn zabija ojca, albo współmałżonki zabijają się mąż żonę, albo żona męża w gniewie. To jest szczególnie ciężkie grzechy, bo między najbliższym rodzeństwem, to już człowiek, przekracza się wszelkie powie tej miłości, która właśnie jest tą komórką społeczeństwa, taką ważną, że ta komórka taka jest zepsuta, jak jest zepsuta w społeczeństwie. Piąte przykazanie zakazuje podejmowanie jakichkolwiek działań z intencją spowodowania pośrednio śmierci jakiejś osoby, nawet pośrednio. Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko, a także odmówienia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie. Właśnie. Tam jeszcze w tym poprzednim artykule wskazane jest, że nawet względy eugeniczne, kiedy nam tam mówią, a czyli dziecko takie niepełnosprawne, po co tam jemu żyć, tam przeszkadza sobie, nie daje sobie zachować figurę taką seksualną, nie daje sobie możliwość kariery robienia. No to trzeba to dziecko gdzieś tam, jak to się mówi, zniszczyć. To bardzo ciężkie grzechy, kiedy rodzice na takie sprawy się godzą. No właśnie, nawet pośrednio śmierci nie wolno zadać. A jeżeli, nieraz była taka katastrofa samochodowa, kiedy ktoś kogoś potrącił, czy na przejściu przez drogi, czy zderzenia samochodów, koniecznie okazać pierwszą pomoc temu, którego my skrzywdzili. Czy on był winny, czy my winni, nie tak ważne, ale jeżeli jesteśmy przy zdrowiu życia, to warto takiemu człowiekowi pomóc, a nie uciekać z tego miejsca, gdzie to się wydarzyło. I nie narażać kogoś na ryzyko. Nie mówić tam, jak nieraz rodzice też zabawiają swoimi dziećmi i tam tak troszkę zuchwali, zaprowadzą na jakieś wyższe miejsce, mówi, skakaj dziecko, nie, bo nic sobie nie będzie, skakaj, przyzwyczaja się. No może jeden raz skoczy, drugi raz może nie skoczyć i może gdzieś poszkodzić sobie jakieś tam organy ciała, albo nawet i zginąć. Tak? To bardzo takie poważne, nie prowadzić człowieka na takie ryzyko. Również zgoda społeczności ludzkiej na klęski głodu, powodujące śmierć bez prób zarażenia im, jest skandaliczną niesprawiedliwością i poważną winą. Kiedy wywołuje się sztuczny głód, tak jak to kiedyś był głód w Związku Radzieckim na Ukrainie, w Kazachstanie, nad republikami krasnodarskiej i stawropolskiej krajami, kiedy tam w Rosji, kiedy tam właśnie masę można było zboża otrzymywać, a był sztuczny głód do tego, żeby, bo Stalin chciał umowy, które zawarł z Zachodem, z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, chciał im wskazać na to, że my wam damy to ziarno, a był nieurodzaj, ten to ziarno wszystko zabrał, które było potrzebne dla posiewu i on w taki sposób masa ludzi zginęła, miliony ludzi.
Społeczność ludzka nie powinna w taki sposób postępować. Również przez lichwiarstwo i chęć zarobku powodujący głód i śmierć swoich współbraci, spekulanci pośrednio popełniają zabójstwo, za które są odpowiedzialni. Wiemy, że nieraz te lichwiarze, między nimi zawsze jest bardzo tak przybiegły w tym Żydzie. Wiemy, ile lichwiarstwo było w Polsce, kiedy oni żyli, kiedy ale papież Benedykt XIV o tym mówił, że lichwiarstwem oni wyciągną z Polski masę pieniędzy. I nieraz te lichwiarze, te ludzie, którzy tylko dbają o zysk dla siebie, tylko o pieniądze i nie liczy się z ludźmi, społeczeństwami, którymi żyją, oni stanowią się tymi właśnie zabójcami niby nie wprost, ale powodują takie zabójstwa, bo odpowiadają za tych ludzi, na których te lichwiarstwa robią. Skoro kiedy dają pożyczki, skażę biedaku jakieś tam 300 złotych, a za miesiąc potrzebuje od niego nie 300 złotych, a 600 złotych, to jest straszne lichwiarstwo, które nieraz państwo też nie kontroluje, a to robią banki i państwo nie kontroluje tego, ludzie popadają w taką zależność i potem wypełniają nawet samobójstwa. I to właśnie jest lichwa, która zaprowadza do wielkiej krzywdy. Nigdy nie warto, skażę, w taki sposób postępować, a szczególnie chrześcijanowi. O tym mówię właśnie przykazania piąte. Zabójstwo niezamierzone nie pociąga odpowiedzialności moralnej, tak jak już mówiłem. Nie jest się jednak wolnym od poważnej winy, jest i bez uzasadnionych powodów, działało się w sposób, który spowodował śmierć nawet bez intencji jej zadania. Ponieważ była tak, że człowiek sam prowokuje drugiego człowieka, prowokuje coś tam, czepie się do niego, tam gadają jakieś przykre rzeczy, a potem, skażę, tamten człowiek wpada w jakiś gniew, szał, potem zadaje jemu śmierć, to jest też winien tego, moralnie jest winien, z tym, że prowokował tego człowieka do właśnie postępowania takiego odbytowego. My powinniśmy w taki sposób, skażę, przyczepić się do drugiego człowieka, trzeba troszkę się wstrzymać jednak, żeby gniew nami nie opanował, żeby my nie działali tak jak w diabelskiej nienawiści do człowieka, a wracali do jakichś właśnie tych zasad miłości, których Chrystus nam ustanowił. Następnym punktem jest ważne przerywanie ciąży. Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istocie ludzkie powinny być przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. Dzisiaj widzimy, jaka walka idzie o tym, żeby, skażem, aborcję robić. Przecież to największe koncerny robią aborcję, to jest przedsiębiorstwo. To jest bandyci w białych tych ubraniach, które robią zabójstwo na szeroką skalę i to jest w tym umaczane i przewodniczący państw. To całe koncerny, cała masarnia zniszczenia ludzi i narodów, to jest od diabła pochodzące przez masonów, rozprowadzane i idące na cały świat. I wtedy, kiedy jest taka już mentalność aborcyjna, to widzimy, co się dzieje w Polsce. Te czarne marsze, kiedy młode kobiety pełne życia idą, wrzeszczą, krzyczą, walczą za to, żeby co wam tam klecham do naszych tam, znaczy, na rządu rodnych, co my chcemy, to robimy. Nasza sprawa nie jest wasza sprawa, bo wy nie jesteście tylko pierwszymi i ostatnimi rządcami nad sobą. Jest nad wami Pan Bóg od początku i będzie waszym końcem. Każdego z nas tak i ich. Ale jedynie jaka walka nie na śmierć, a na życie idzie nawet w Polsce. To co mówię w tych państwach, gdzie więcej luteraniec, kalwinizm, gdzie różne inne bezbożnictwo, ateizm. Co tam my się dziwimy tym ludziom, kiedy, skażem, w Polsce na takiej skali do dzisiejszego dnia niby władza, która nazywa siebie katolicka, no jakaś nie katolicka, ale prawicowa, niezdolna zatrzymać aborcję. Znaczy kilka czarnych marszów, kilka dziesiątków kobiet po Polsce zebrało się i pokrzyczeli i państwo się wystraszyło, żeby zrobić porządek w tym takim poważnym moralnym obowiązku. Jeżeli państwo pozwala na zabójstwo swoich dzieci, to państwo nie ma przyszłości. Tak jak wszystkie inne, tak i Polska będzie do tego
idzie do linii krytycznej, do czerwonej linii, które jeżeli przekroczy, będzie tak samo ukarana jak wszystkie inne państwa. Pan Bóg nie będzie patrzył, że to Polska, jak najmierze mówi, a Polska pierwszy dobra. U Pana Boga nie ma znajomstwa i nie ma takiego, skażę, że Pan Bóg nas powinien czegoś kochać więcej. Każdy naród, który popełnia zbrodnie, który postępuje wbrew przykazom Bożym, będzie ukarany jak indywidualny, tak i zbiorowo. Bo czym więcej tego zbiorowego grzechu się nabiera, tym więcej jest niebezpieczeństwa, ukarania i całego państwa. Jak to było kiedyś, jak mówię, wojna światowa II, to też było w jakiś sposób ukarania Polski, nawet niby katolickiej z jednej strony, ale jaka była rozpusta w Polsce, skażem, przed II wojną światową. Jak te, które skażem, tą wolnością, która była dana, i mówimy cud nad Wisłą, była dana wolność, to z tej wolności skorzystali nie we właściwym kierunku. Tak samo jak w tym roku zbliża się 100 lat niepodległości, a niepodległość, co to za niepodległość, jeżeli pozwali się na zabijanie swoich obywateli. Swoich, nie cudzych, nie jakich wrogów, które na nas idą zniszczenie, żeby nas zabić, a swoich własnych obywateli. Mówi Pismo Święte, zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Mówi Pismo Święte. Żydzi mówią, nawet naczelny rabin polski mówi, że Żydzi uznają istotę ludzką wtedy, kiedy ono przekracza drogi rodne kobiety i wychodzi, jak to się mówi, po stronę świata, pozostawiając znaczy macicę. A to nie jest prawda, bo prawda jest w innej części. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Ciebie, nim przyszedłeś na świat, uświęciłem Cię. Już w łonie Matki wszystko, od poczęcia, już jest osoba ludzka. A widzimy, jak do tego się odnoszą Żydzi. Żydzi, którzy, skażą, tak samo mieli przykazania Boże, 10 przykazem, jakie my ich mamy, który Chrystus ich nie zmienił. Nie powiedział, że nie macie ich wykonywać, a żyjcie sobie jak chcecie. Nie tajna ci moja istota, mówi Pismo Święte, psalmy mówią. Kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Człowiek do Boga, nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu, znaczy w łonie Matki, powstawałem, utkany w głębi ziemi. No, w głębi ziemi to znaczy w głębi organów rodnych kobiety, które, skażę, tam zagnieżdża się dziecko, które po użyciu małżeńskim kobiety i mężczyzny staje się już człowiekiem. A potem właśnie człowiek nie powinien tego przerywać w tej ciąży na własny swój sposób, że chce tego zrobić. Bo wtedy popełnia ciężki grzech zabójstwa. Kościół od początku stwierdził, że jest grzechem moralnym. Każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym i jest grzechem ciężkim. Nie będziesz zabijał płodu przez przerwanie ciąży, ani nie zabijesz dziecka narodzonego. To jest pouczenie Pisma Świętego. Bóg, Pan życia, powierzył ludziom szczytne zadanie obrony życia, które to zadanie powinno być wypełniane w sposób godny człowieka. Życie zatem należy chronić z największą troską od samego poczęcia. Aborcje i dzieciobójstwo są haniebnymi przestępstwami. Popatrzmy nawet, jak bronią swoich dzieci zwierzęta, w każdym swoim gatunku. Jak nauczają te dzieci, jak broni przed zwierzętami o wiele mocniejszymi, znaczy od nich samych. Jak znajdują możliwości dane im przez Boga do ucieczki, jeżeli mogą uciekają, albo dzieci zbierają się na drzewo, zarywają się do ziemi i tak dalej, do piasku. A człowiek zabija sobie bliskiego, tego, który wychodzi z niego samego, to już jest bardzo poważne zepsucie. I to, co dzisiaj się dzieje na świecie, to pokazuje, na ile ten świat
oczy pod przykazem Bożym, a oni są niezmienne, jakby tam świat tego nie chce. Niestety widzimy, że dzisiaj wiele biskupów, kardynałów, nawet papież tam nieczęsto mówią na te tematy i dlatego świat sobie pozwala jakby, skażę, folgować tym, a to tak jak duchownie tego dużo nie mówię, to na pewno już można robić coś. Tak samo nawet te katolicy, którzy niby katolikami siebie uważają, ale popatrzysz na rodzinę katolicką, dwa dziecka, półtora dziecka, jak ja mówię nieraz, albo dwa i pół. A gdzie reszta? To też, skażę, bardzo wielkie manipulacje na ten temat i boję się mówić na ten temat i księża, i biskupi, a oni powinni o tym mówić. Nie zważając na to, czy będą czarne marsze, czy nawet cały świat niech powstanie przeciwko temu, a oni mają obowiązek mówić tak, jak Chrystus ich nauczył, tak jak Pan Bóg dał w przykazaniach Bożych. I kiedy tego nie robią, oni sprowadzają na siebie winę. Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi ciężką winę. No, skażem, matka namawia swoją córkę, że idź na aborcję, bo skażem, tam ciebie coś zgwałcił, czy to dziecko niepożądane, a po co tyle dzieci, a ja nie będę z nimi siedzieć. I zmusza to swoje córki i się robi aborcję. A to też są takie same zwierciężki, jak i ten, który robi, jak i ten, który zmusza albo namawia do tego, żeby takie aborcje robić. Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunicy kościelnej. Znaczy, tak, również te, które lekarze, które popełniają te zbrodnie, oni też podlegają grzechu, a dzisiaj widzimy, że, skażem, nie uznaje się klauzula sumienia. Zmuszają tych nawet młodzież, które uczy się w uniwersytetach medycznych, ażeby oni w swojej praktyce medycznej nawet byli na takich zabiegach, żeby przyzwyczajać ich sumienie do tego, że to można robić. I to robią ludzie dla ludzi. Diabeł przez ludzi robi dla ludzi taką krzywdę. A potem oni już myślą sobie, że to tak powinno być. Przykazanie Boże tego zabrania i człowiek powinien troszczyć się, ażeby na wszelki sposób pomóc sobie podobnemu człowiekowi. Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa. Powinno być zapisane i w konstytucji, i w prawodawstwie. Tego nie wolno robić. A powtarzam, jeżeli dzisiaj w państwie 95% ochrzczonych w Polsce nie może państwo zdecydować się. Episkopat też jakoś tak się wymawia, tak jakby skarżą mówi, ale cedzi między zębami jakoś tak niestanowczo i niemocno. Jakoś tak niby no mówiliśmy, ale tak tego nikt nawet dobrze i nie usłyszał. Bo też niosą swoje winy i przed Panem Bogu odpowiedzą za taką postawę letnią. A musi być albo za, albo przeciw. Ani taka nie pies nie wybra. Dalej jest bardzo ważną i poważną sprawą. Jest rzeczy takie, dzisiejsza medycyna doszła do wielkich wniosków, że nieraz w macicy rozwija się płód dziecka, który skarżem nieraz był uszkodzony no, w różny sposób. Ma jakieś swoje już poważne choroby od samego poczęcia nieraz, bo jak człowiek grzeszny i podlegający śmierci, oczywiście wnosi do nowego życia też jakieś elementy jakiejś przyszłej śmierci, oczywiście. Ale dodaję takie, że dzisiejsza medycyna może nawet w macicy robić jakieś manipulacje z dzieckiem, które tam znajduje się w tej macicy. I jeżeli to jest spowodowane, ażeby naprawdę temu dziecku pomóc, bo to na samych początkach może być więcej skutku, czym później, kiedy coś się dziecko urodzi, to jest pożądane. Ale jeżeli, skażem, jest jakieś intencje, ażeby nad tymi embrionami robić rzeczy niewłaściwe, albo kiedy, skażem, poznajecie, że ten embrion potem urodzi się dzieckiem niepełnosprawnym i dlatego lekarze wymuszają na położnych, ażeby robili aborty, to wtedy to jest niewłaściwe. Niewłaściwe i nie jest grzeszne i te ludzie, które to robią, czy te, które się zgadzają na takie manipulacje, popełniają grzech, ciężki grzech. Również wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako materiał
biologiczny jest grzeszny. Wiemy, że w laboratoriach wykorzystują, znaczy embriony, zamrażają i potem wykorzystują jak materiał biologiczny. Pan Bóg nie pozwolił na takie rzeczy i człowiek nie może sobie powiedzieć, że dlatego, żeby ratować człowieka, to my to wymyśliliśmy. Pan Bóg dał życie człowiekowi i jakby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, to my by nie mieli tych następstw tego grzechu. A my mamy te następstwa, rano czy późno wszystko jedno powinniśmy stać przed Panem Bogiem. I dlatego jakieś takie manipulacje, żeby, skażem, zabijać embriony dlatego, żeby potem obronić kogoś innego, jest niedopuszczalne. Nie można ceną zabójstwa jednego człowieka, nawet w embrionie jego, ratować kogoś innego. Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości, jedynej i niepowtarzalnej. Wszelkie manipulacje na tym, żeby nad chromosomami ludzkimi, jest nie prerogatywą człowieka, to jest prerogatywą Boga. Jeżeli człowiek sobie planuje, jakie to dziecko ma być, jakim tam twarzą i tak dalej, to nam wszystko jedno się nie uda być takimi mądrymi jak Bóg. I zawsze będziemy, może coś się uda na jakiś moment, ale w końcu końców nie przyniesie zamierzonych skutków takich, jakich Pan Bóg chce w stosunku do nas. Pan Bóg chce naszego zbawienia, a nie tylko naszej urody i do nas na 100 lat. Takiego nie było i nie będzie ni z kim. Jest człowiekowi dane się urodzić i przyjdzie śmierć i potem będzie wszystko inne, będzie sąd za grzechy, które człowiek popełni. Następny rozdział jest eutanazja. Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, wymagają szczególnej uwagi. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie. Nie jest to z państwa pogańskich, było tak, że skażem chorych wyrzucali, czy tam niepełnosprawnych dzieci zabijali, wyrzucali z jakiejś tam, czy do skały, zrzucali w skalę. Wrzucali do morza, czy jak pamiętamy, w Egipcie wyrzucano dzieci po woli faraona do Nilu, gdzie byli krokodyli i tam oni pożerali, by zmniejszyć płodność narodu izraelskiego. Faraon, jak pamiętamy. A skażem, nie jest właściwe, żeby robić eutanazję. Natomiast jedyne, nawet państwa chrześcijańskie, które niegdyś byli katolickimi w Europie, już eutanazja jest przyjęta prosto oficjalnie w prawie państw, ale to prawo państw, a nie Boże prawo. Nic wspólnego z Bogiem to nie ma i te, które to przyjęli prawo, te, które jego podpisali, postawili swoje podpisy na tym, to te państwa wypełniają wielki grzech. Tak jak skazy, niedawno było głosowanie w Irlandii, niegdyś katolickim państwie, o aborcji. 70% przegłosowało za aborcję. Czy to państwo ma jakąś przyszłość perspektywy Boga i wieczności, to państwo samo siebie wskazuje na zagładę, na zniszczenie. Już jest zniszczone, żeby 70% ludzi zagłosowali za to, że można niszczyć sobie podobnych, tych, których będą zaczynać w ich łonach. To jest straszne. Ludzie po prostu naprawdę jest na tyle zabłąkanie, na tyle jest dziczenie, na tyle pozbawienie tego chrześcijańskiego życia, które jeszcze niedawno mieli, że oni przegłosowali za to, żeby niszczyć sobie podobnych. I to w czasie nie wojny, a w czasie życia, rozwoju ludzkiego. To jest straszne. I tak samo oni przegłosowali, czy w Holandii, czy w Belgii, czy nawet w Niemczech, za to, żeby to można robić. No to pokazuje, skażem, jaka degradacja tych państw, które niegdyś byli katolickimi państwami, które byli z wielką kulturą. Dzisiaj ta kultura idzie do zmierzchu i niesie wielkie konsekwencje grzeczne na tych ludziach. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywu i środku, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona zawsze moralnie niedopuszczalna i grzeszna. Tak to człowiek nie powinien w tym uczestniczyć. Te lekarze, które w tym uczestniczą, oni popełniają grzech ciężki. Te ludzie, którzy wprowadzają życie swoich bliskich do tego, żeby ich można zabić, bo już oni o nim nadojedli, albo tak nauczają ludzi
Nie mówiąc im o życiu Bożym w każdym człowieku, o pianie Bożym w stosunku do każdego człowieka, a prosto manipulując ludźmi i zmuszając do tego, że jest tak chory, nie mogę cierpieć, muszę umrzeć. Oczywiście medycyna powinna pomagać człowiekowi, towarzyszyć jemu na wszelkich szczeblach jego zwiększania się choroby, na tyle, na ile człowieka stać. Bo nawet kiedy już wydaje się, że pacjent nie nadaje się do żadnego życia, to nie jest prawdą, bo nieraz te ludzie, które tak jak niedawno w Anglii zabito dziecko, które chcieli wziąć do Rzymu, nawet papież za to stawił się, że chcą wziąć do Rzymu i klinika chciała wziąć do tego, żeby to dziecko leczyć, ale państwo postanowiło jego zabić, właśnie państwo. Państwo, prawa państwowe postanowili, że to my decydujemy, skażem, o tym dziecku. To jest w naszym państwie, ono do nas należy, ale w państwie należy do państwa w tych prawach, które do państwa należy. Co Bogu, to Bogu, to państwu nie należy. I państwo nie może sobie uzurpować prawo do śmierci nad dzieckiem. Ale jak widzimy, wielkiego echa po świecie to nie poniosło. Nawet w Polsce to się nie przyniosło jakichś takich zdziwienia, jakichś marszów, protestów. Nie, cisza. Politycy też cichutko siedzą, bo politpoprawność nie wolno. My tutaj jesteśmy wszyscy razem, Unia Europejska, jak my możemy jeden przeciwko drugiemu powiedzieć. To jest taka kolektywna zmowa milczenia, która w duszach tych biedaków, polityków, różnych tych, którzy, skażem, wyrządzają krzywdy ludziom i narodom, ona przynosi właśnie i w ich duszę zamęt i grzech, który zaciemnia ich serca, duszy i sprowadza właśnie na manowce ich samych i tych, którymi oni rządzą. Absolutnie eutanazja nie jest dopuszczalna. I następny punkt, ostatni, samobójstwo. Człowiek powinien bronić swojego życia, chronić jego, leczyć jego, proszę cię o to, żeby ono rozwijało się, żyło w różnych etapach, nie nadużywać swojej pyszy i nie nastawiać na próbę życia, na ryzyko jego zniszczenia całego życia, albo nawet jakichś członków samego człowieka. Kiedy człowiek to robi, to popełnia grzech ciężki. Oczywiście wiemy, że nieraz bywa tak, że człowiek odejdzie od zmysłów, wpadnie w wielką depresję i gdzieś tam na tym tle popełni samobójstwo. Nawet kanony prawa kanonicznego Kościoła katolickiego mówi o tym, że nieraz takie ludzie, chociaż i popełnili samobójstwo, mogli być nawet nieświadomi tego, bo w jakimś takim afekcie to zrobili. Nieraz tak się zdarza, ale oczywiście, żeby do tego afektu nie dochodziło, człowiek nie powinien siebie do tego zapędzać. Zawsze jest wyjście. Pan Bóg nie prowadzą, nie dają człowiekowi jakieś takie możliwości, gdzie on wpada do jakichś takich pokus, że nie może z tego wyjść. Zawsze jest wyjście, aby człowiek tylko miał na widoku i w szacunku swojego Boga, który go stworzył i który nie może się nie troszczyć o jego dobrobyt i jego zbawienie. Jedyny, kto się najwięcej troszczy o mój dobrobyt i moje zbawienie, jak i o każdego z was, który słyszycie to, co mówi, to jest Pan Bóg. Wszystkie inne tam władze to tylko do czasu, żeby my dobrze im płacili podatki, nic więcej. A jedynie Pan Bóg i dlatego pokazał nam przez miłość do nas, kiedy oddał swojego Syna za nasze życie. Samobójstwo popełnione z zamiarem dania przykładu, zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym i przynosi ciężki grzech tym, którzy do tego postępują. Nieraz takie bywają peszałki w dzisiejszym świecie, kiedy przez internet młodzież szczególnie nawołuje do tego, żeby robić takie samobójstwa, jeszcze selfie do tego zrobić, jakieś zdjęcia do tego. Skaże dziecko zakochane, młodzież tam 15-letnie, 13-letnie, zakochane między sobą, ale kiedy rodzice tam jeszcze nie godzą się na ich spożycie, czy coś im tam robi uwagi właśnie dlatego, żeby ich ukształtować i moralnie, i fizycznie, żeby dorosli do jakiegoś normalnego życia, to oni w znak protestu idą i skaczą z jakiegoś wierzbowca, żeby tam pokazać, że oni chcą być wolni, oni jakby wylecieli z czegoś. To jest taka, i dzisiaj też nieraz wiele takich blogerów w internecie prowadzą takie różne strony
sajty takie, gdzie wmawiają dzieci, umawiają się z nimi, szukają takich dzieci psychicznie niezrównoważonych albo niedojrzałych, a właśnie każdy młody człowiek nie do końca jest dojrzały ni fizycznie, ni psychicznie, nie wie, że nie mogą manipulować. I wiele dzieci popełnia samobójstwo właśnie na tym tle, nawet rodzice o tym nie wiedzą. Dlatego takie dążenie, kiedy rodzice wiedzą o tym, że coś się dzieje z tym dzieckiem, warto jego postawić na właściwą drogę, żeby nie zaciągnąć winy przed Bogiem za to, że to dziecko takie z sobą zrobiło przestępstwo. I na tym chciałbym skończyć tą pierwszą część, bo ona tak troszkę okazała się troszkę dłuższa, ale jednak jeszcze jest druga, która też będzie mniej więcej tyle czasu zajmować. I dziękuję Wam za uwagi. Bracia i siostry, próbujmy jednak zrobić sobie rachunek sumienia tego wszystkiego, co usłyszeliśmy, co może już widzieliśmy wcześniej, co nam może poprawiło nasze wątpienia, a żebyśmy byli na prawdziwej drodze do Boga, bo tylko liczy się Bóg w naszym życiu, tylko liczy się nasze zbawienie, a wszystko inne nie ma żadnych wartości. Bo jeżeli nie ma zbawienia, to życie nasze jest przegrane. A jeżeli nawet przegramy życie, a wygramy zbawienie, to życie nasze nawet przegrane w tym życiu ma wartość, bo ono jest wygrane na wieczność. Tak to wybierajmy uczciwie, szanując swoją godność, obrazu i podobieństwo Bożego. Amen. Serdecznie dziękujemy księdzu arcybiskupowi za to piękne, dogłębne wyjaśnienie nam poszczególnych przykazań danych nam od samego Pana Boga. A często o nich zapominamy i tłumaczymy sobie, że czasy się zmieniają i Pan Bóg na pewno to rozumie, a jeszcze inni utwierdzają nas w przekonaniu, głosząc, że Pan Bóg jest miłosierny i na pewno nam wszystko wybaczy. Dlatego... U Boga tysiąc lat jak jeden dzień, a jeden dzień jak tysiąc lat, u Boga wieczność. Dlatego skoro nie mówmy sobie, nie wmawiajmy i nie powtarzajmy z głupimi ludźmi, którzy mówią, czasy się zmienili. Czasy się zmienili, prawda, ale człowiek pozostał ten sam. I Bóg ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Prawo Boże się nie zmieniło. Bóg nie jest tak jak my. Dzisiaj tak, a jutro inaczej. A Bóg jest zawsze ten sam. Zawsze Jego prawo jest aktualne. I jeżeli by coś się zmieniło w świecie, w którym my żyjemy, jeżeli my tak mówimy o Panu Bogu, a teraz w innym świecie żyjemy. Jeżeli by coś się zmieniło, skażę, na ziemi coś spadło i my by wszystkie byli zniszczeni. To byłoby nam dobrze, czy nie? Jeżeli by tam jakiś wypadek taki, że który by odsunął Ziemię z jej orbity, z jej przeznaczenia, w którym ona się znajduje w wszechświecie i wszyscy by byli zniszczeni, to my by to uzasadnili, że to jest dobrze dla nas? Oczywiście, że nie. A kiedy chcemy uzasadnić sobie, że teraz inne czasy, możemy prawo Boże, które moralne jest zawsze i na wieki to same, a my sobie pozwalamy jego zmienić, bo my dzisiaj wpadli w pychy i już zmniejszyli możliwości i godności nawet tych duchownych kapłanów, biskupów, nawet papieża, który dzisiaj milczą i nam tego nie mówią. I my sobie mówimy, no to na pewno coś wszystko się zmieniło. Nic podobnego. Oni odpowiedzą za swoje przestępstwa i każdy z nas za swoje. I nie zasłonić jeden przed drugim. Będzie każdy stał przed Panem Bogiem tet a tet, oko do oka, osoba przed osobą. I będzie odpowiadał za swoje czyny. Tak. Poprosimy jeszcze o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Niech dobry Bóg da Wam chęci do tego, ażeby to, co słyszeliście, na pewno ono ciężkie, na pewno ono nie zawsze łatwe do wykonania, ale z łaską Bożą możemy to zrobić. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg zapłać, pozdrawiamy i do usłyszenia już za tydzień. Z Panem Bogiem i będzie chodzony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Z Panem Bogiem. Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga omówił piąte przykazanie: nie zabijaj.